Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Witold Gagacki został wybrany Krajowym Bibliotekarzem roku 2014. W plebiscycie przeprowadzonym wśród internautów zebrał około 2000 głosów, wyprzedzając drugą osobę o prawie 800 głosów. Oficjalnie statuetkę otrzyma podczas jesiennej gali w Warszawie. 19 maja odebrał laur za zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim. Okazją były obchodzone w Kętrzynie Wojewódzkie Dni Bibliotekarza. Jestem szczęśliwy, nie będę ukrywał, jestem bardzo dumny z tego, że tak się udało i chyba jeszcze nie byłem tak stremowany, bo to jednak jest spora odpowiedzialność również. Jestem szczególnie dumny z tego wojewódzkiego wyróżnienia, bo tu głosowali specjaliści, głosowali dyrektorzy bibliotek. Plebiscyt jak plebiscyt. Dziękuję za Państwa głosy, dziękuję za głosy Kętrzyna, dziękuję za głosy Olsztyna, dziękuję za głosy Iławy i wszystkich, którzy na mnie głosowali. Jest to plebiscyt, czyli popularność, tak? Trzeba wykazać się pewną popularnością. Moja osoba nie miałaby znaczenia, gdyby biblioteka nie miała osiągnięć. Nikt by na mnie nie głosował. W związku z tym cieszę się z tego, że udało się nam ten plebiscyt wygrać. Mówię nam, bo jest to zwycięstwo Kętrzyna przede wszystkim. Biblioteka jest w Kętrzynie, ja jestem dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Kętrzynie i jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Wiem, że było duże poruszenie, bardzo pomagały szkoły, bardzo pomógł pan burmistrz, który też poparł moją kandydaturę. Telewizję. Dziękuję też pięknie Państwu za pomoc. No, zawalczyliśmy o to. Tak naprawdę plebiscyt wygrywa ten, kto jest bardziej zdeterminowany. Myślę, że my byliśmy bardziej zdeterminowani. Myślę, że naszemu województwu i miastu się to należało. A teraz to mamy wakacje za chwilę, w związku z tym po wakacjach będziemy ruszać z tym, co już obiecywałem, z cyklem spotkań z teatrem. I to takim teatrem z najwyższej półki, bo obiecywałem również, że będziemy wyświetlać spektakle BBC. I będziemy wyświetlać. Zaczynamy już 30 maja. Zapraszam w Noc Bibliotek. Ruszamy z Romeo i Julią. Będziemy mieli dużo spotkań autorskich, będziemy mieli przede wszystkim propozycje dla dzieci, bo jak mówiłem, zawsze stawiamy na dzieci. Do Kętrzyna przyjechało ponad 100 bibliotekarzy z naszego województwa. Uczestnicy plebiscytu otrzymali nagrody ufundowane przez miasto Kętrzyn. Dyrektor Gagacki pamiętał też o swoich pracownikach. Imprezie towarzyszył wykład okolicznościowy i występy artystyczne. Biblioteka Kętrzyńska jest w tej chwili, jeśli chodzi o swą formę, przodującą biblioteką w regionie. Nie powstydzą się jej pewnie i Skandynawowie, gdyby tu przyjechali mieszkańcy zachodniej Europy. To są znakomite wnętrza, piękny zamek. W tej chwili dowcip polega na tym, żeby te zmodernizowane wnętrza, zmodernizowane wysiłkiem wspólnym samorządu i biblioteki, i Instytutu Książki w Warszawie, by te wnętrza wypełnić nową treścią, by dać tutaj dużo form, by każdy w bibliotece znalazł miejsce dla siebie. Bibliotekarz, tak jak 200 i 400 lat temu, służy po części do prowadzenia po świecie książki, po świecie wielu osobom niestety jeszcze ciągle nieznanym i tajemniczym, ale również w dzisiejszym czasie służy do prowadzenia po świecie informacji. Te komputery, które macie i to, czym dzisiaj czytelnik się posługuje, internet, w którym jest oprócz znakomitych rzeczy mnóstwo chłamu i śmieci, to powoduje, że bibliotekarz musi umieć znaleźć drogę w tym gąszczu informacji i poprowadzić czytelnika najkrótszą.